Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 229 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 138. Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca. Będę Ci śpiewał w obecności bogów. Oddam pokłon w stronę Twego świętego przybytku i będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnice. Kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Pomnożyłeś siłę mej duszy. Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa z ust Twoich. I będą opiewać drogi Pańskie, bo chwała Pańska jest wielka. Tak, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie. Wbrew gniewowi mych wrogów, wyciągasz swą rękę. Twoja prawica mnie wybawia. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, na wieki trwa Twoja łaska. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. W rozdziałach 7 i 8 Księgi Koheleta Kohelet analizuje różne aspekty ludzkiego życia, zwracając uwagę na mądrość i jej ograniczenia. Wskazuje, że mądrość nie zawsze przynosi rozwiązanie problemów i może prowadzić do rozczarowania, ale jest lepsza niż głupota. Podkreśla również, że w obliczu niesprawiedliwości i niepewności należy zaufać Bogu, który ma kontrolę nad wszystkimi rzeczami, nawet gdy wydają się one chaotyczne i niezrozumiałe. Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci lepszy niż dzień urodzenia. Lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka i człowiek żyjący bierze to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo na smutnym obliczu serce dobrze wychodzi. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Lepiej jest słuchać karcenia mędrca niż pochwały ze strony głupców. Bo czym trzaskanie cierni płonących pod kotłem, tym jest śmiech głupiego. I to jest także marnością. Bo rzecz przywłaszczona może ogłupić mędrca, a przekupstwo czyni serce przewrotnym. Lepszy jest koniec mowy niż jej początek. Lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. Nie bądź skory w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców. Nie mów, jak się to dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne, bo niemądrze o to się pytasz. Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo i z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce. Bo w cieniu mądrości jak w cieniu pieniądza, a większa jeszcze korzyść z poznania mądrości darzy życiem tego, który ją posiada. Przypatrz się dziełu Bożemu, bo któż naprostować może to, co On skrzywił? Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle, wtedy to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg, tak iż człowiek nie może dociec niczego zgoła, co po nim będzie. Wszystko widziałem za marnych dni moich. Tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje. Nie bądź do przesady sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam sobie zgotować zgubę? Nie bądź zbyt zły i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć? Dobrze, jeżeli się trzymasz jednego, a od drugiego ręki swej też nie odejmujesz, bo kto się boi Boga, uniknie tego wszystkiego. Mądrość czyni mądrego silniejszym niźli 10 mocarzy, którzy są w mieście. Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. Nie zwracaj też uwagi na wszystkie rozmowy, jakie się prowadzi, ażebyś czasem nie usłyszał, jak ci złorzeczy twój sługa.
bo często przecież, jak sam wiesz, ty także innym złorzeczyłeś. To wszystko badałem i miałem na uwadze mądrość. Mówiłem, chciałbym być mądry, lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. Niedostępne jest to, co istnieje i niezgłębione. Któż może to zbadać? Zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać i szukać mądrości i słusznej oceny. By poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota szaleństwem. I przekonałem się, że bardziej gorzka niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli. Oto do czego doszedłem, powiada Kohelet. Jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę, której nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego człowieka pośród tysiąca, ale kobiety w całym tysiącu nie znalazłem. Tylko oto co stwierdziłem. Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. Któż jest jak mędrzec i któż poznał znaczenie rzeczy? Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, tak iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. Nie sprawiaj sobie niepokoju, odejdź sprzed jego oblicza. Nie wdawaj się w złe sprawy, bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić, ponieważ słowo królewskie ma moc, a któż mu powie, cóż ty czynisz? Ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to zła sprawa, a serce mądre pamięta o czasie i sądzie. Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd, gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży. Bo nie wie wcale, co będzie, a jak to będzie, któż mu oznajmi. Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać, a nad dniem śmierci nie ma mocy. Tak samo nie ma na wojnie zwolnienia od walki i nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia. To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, w czasie, gdy człowiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczęście. Ponadto widziałem, jak złoczyńców ze czcią składano w grobie, a ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego i zapomniano w mieście o tym, co tamci czynili. To również jest marność. Ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych. Zwłaszcza, że grzesznik czyni źle stokrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego, że się Go boją. Nieszczęści się zaś złoczyńcy i podobny do cienia nie przedłuża on swych dni, dlatego, że nie ma w nim bojaźni wobec Boga. Jest marność, która się dzieje na ziemi. Są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Rzekłem, i to jest marność. Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości, i by to go cieszyło w jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. Gdy uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi, bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka, widziałem wszystkie dzieła Boże. Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem. Jakkolwiek się trudzi, by szukać, nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 16 do 31, opowiada o przejściu od prawa i proroków do Ewangelii Królestwa Bożego oraz o przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Jezus ukazuje, że prawdziwe nawrócenie wymaga postawy miłosierdzia i wierności Bożym przykazaniom, a także przypomina o konsekwencjach ignorowania potrzeby pomocy ubogim.
przypowieści o bogaczu i Łazarzu widzimy, jak życie w obfitości bez miłosierdzia prowadzi do wiecznego oddzielenia od Boga. Aż do Jana trwało prawo i prorocy. Odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.